Cześć tu! I tato, siemanko, niezłe wdzianko, tak naprawdę dziś odcinek drugi z Minecraft Survival, ale tak naprawdę to jest odcinek, można powiedzieć, że trzeci, bo nagrywaliśmy 25 minut. Niestety nie nagrało się, tak w skrócie szybko wam powiemy, co się wydarzyło, ale zanim powiemy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i wbijajcie do nas na Instagram i do mnie na kanał. Do Lusia na kanał. I do tatusia na kanał. I na Facebooka. Trochę mnie zmyliłeś. Okej, było tak. Zaczęliśmy od tego momentu, na którym skończyliśmy pierwszej części. Znaleźliśmy potem wioskę. Wioskę, którą można powiedzieć okradliśmy z chlebów, z ziemniaków i z łóżek. Mamy dzięki temu już łóżko. I pokonaliśmy goluma, gdzie dzięki temu zdobyliśmy 3 żelaza. I teraz trafiliśmy kopalnię. Czy to jest jaskinia, czy to jest kopalnia? Trafiliśmy w fajną jaskinię, znaczy, gdzie jest żelazo, ale niestety zostaliśmy zaatakowani i w tym momencie wtedy zatrzymaliśmy, co prawda, że ja zginąłem, Olek na mnie nakrzyczał, na szczęście położyliśmy łóżko, więc odrodziliśmy się w tym samym miejscu i zebraliśmy wszystko to, co udało nam się zebrać, bo jeszcze zebraliśmy, bo pokonaliśmy zombiaka w zbroi, tak? Zebraliśmy zbroję i coś jeszcze? Już tam się zniszczyła. Jak to zniszczyło? Poczekaj. Nie, no chyba jeszcze mamy zbroję. Poczekajcie. A nie ma. Mamy zbroję. No ale teraz jeszcze nie widać, bo jeszcze się nie przenosimy. Okej. Lecimy do Minecraftciora. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Trzymajcie kciuki. Lecimy. I będziemy wam zdradzać, co będziemy robić. Jesteśmy w tej jaskini i tu coś stworzymy. Zbierzemy żelazo, tylko najpierw musimy pokonać kościotrupa, który w nas cały czas strzela. Olek się obudował. Patrzcie, jak to wygląda. Dobra, oloniu panczuniu. Poczekaj. Czyli mamy tak, zaraz będziemy musieli go zaatakować i pokonać, bo bez tego nigdzie nie wyjdziemy. Mam nadzieję, że Oluś nie zginie, bo on na mnie nakrzyczał, że musimy go zlokalizować, gdzie on jest. No tutaj go raczej nie ma, bo tu jest woda. O, nie. Jest. Gdzie on jest? Weź się rozejrzyj. Może z tej strony gdzieś ciebie strzela? Nie. Z tej nie. Tam jest, nie tam. Za daleko. Za daleko jest? No to co robimy? Nie, no musimy zejść jakoś z drugiej strony, to przebij się tu z tej strony. O, tutaj się przebij. I zejdziemy go od drugiej mańki, nie? Tylko żebyś nie spadł. A dlaczego? To jest ściana. No dobrze, a tam między ścianą można przejść, no. Widzisz? Ale nie, po co łóżko niszczysz? Nie, no nie da się tam zrobić. Ale nie, chodzi mi o to, że zejdziemy i od tamtej strony go zaatakujemy. Dobra, let's go, róbmy coś. Do dzieła, trzymajcie kciuki, żebyśmy nie stracili życiątka. Co prawda, że odrodzimy się w tym miejscu, ale trzeba zebrać to, co potracimy. Może pochowaj rzeczy do skrzyni, jakbyśmy, nie daj Boże, zginęli. To żebyśmy nie musieli na szybciej chazy. Mamy drewna. Nie mam drewna? Mamy 5. A ile potrzebnych na... 8. Dobra, to za chwilę to zrobimy. Dobra, schodzimy niżej. Masz przygotowany kilofa, bo powiedziałeś, że kilofem. Teraz musisz zburzyć to jedno. Gdzie on jest? Tu jest gdzieś. Nie, on jest chyba z tamtej strony. No wiem. Sprawdzam. To przekop tu może. Aha, to. Tu przekop na. A, tak chcesz wejść. No nie wiem, czy wejdziesz, ok. Let's go, uwaga. Rozejrzyj się tam do góry, ja w ogóle. Bo gdzieś on poszedł. Musimy go pokonać, bo chcemy tutaj zbudować taką mini bazę, mały domeczek, gdzie będzie pierwszą taką mini kryptogar. Nie ma go. Gdzie on jest? Jak myślicie, piszcie w komentarzu, gdzie on się schował. O, coś był strzał, czy mi się przesłyszało tylko? Dobra. Czekaj, nie tu. Tutaj, bo będzie lepiej. Dobra. Dawaj, będziesz musiał do niego biec i szybko go pokonać. Przełącz sobie na... ten kilofa. No kilofem go będziesz atakował, tak? Co? A czym? Siekierą. A siekierą, przepraszam. Przepraszam cię, synu najmocniej. Gdzie on jest? Może on sobie poszedł. Tak. On sobie chyba poszedł. Dobra, to wracaj z tamtej strony, bo tam jest żelazo i miejsce na zbudowanie małego domeczku, ok? Dobra, ale to tam musisz wrócić, tam skąd przyszliśmy. Dobra, lecimy na Szczecin, bo musimy... I tu z tej strony, zobaczcie, jest idealnie, tam wykopiemy, tam jest żelazo. To nie jest żelazo. O! Pająk, będziemy mieli tą! Pańczynę!
Na co mówisz, pańczyna jest potrzebna? Na łuk. No właśnie. Dawaj, 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 nie bój się. Dawaj. Dobra, ile... Jedna. Ile musimy mieć? Trzy? Żeby trzy patyki. I trzy patyki, więc z patykami to nie będzie problem. Dobra, to wykop to, co jest do wykopania i zróbmy taki mini domeczek. Znaczy nie domeczek, taki nawet szałasik. No z tych betonowych możemy. Jakich betonowych? No tych, co są w koło, no nie wiem, to zbierasz, jak rozwalasz, to zbierasz. Co? No kamień, z kamienia możemy zrobić. No, to jest taki... O, jest pająk następny. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Dobra, mamy już drugą. Dwie. O, dwie, to już mamy trzecią. A mamy kiki. I wtedy możemy walczyć, wiesz. Ale nie mam strzał. A strzał z czego się robi? Z żelaza, z patyka. Ale nie, a po co wchodzisz tu na górę teraz? Z powrotem? Żeby skraftować. No ale to właśnie chodziło mi o to, żebyśmy wybudowali sobie domeczek i kraftowali wszystko w tym domku. I to też tuż, szli, tylko no. Ja muszę zrobić. W sensie muszę sobie tutaj zrobić. Ale co musisz zrobić? Co chcesz zrobić? Łuk, dobra. To zrób łuk, robimy łuk. I jedziemy z koksik. Mamy łuk. Mamy łuk. Dobra. Ale nie mamy strzał. Nie mamy strzał. Pójdę spać. Pójdę spać. Dobra, wyłaź. Chodź, budujemy, synek. Chcemy, żeby w nocy była. Dobra, ale to nam nie przeszkadza. I tak jesteśmy w jaskini. No właśnie. Dobra. I tutaj na dole, tam w tamtym miejscu. A co to jest tam do... No zejdź, kochanie, co robisz, Dziubdziusiu? Nie tam idź, tam gdzie byłaś, tam co miejsce jest. Tak, łódka nam na razie niepotrzebna. I tu... Nie tu. O, tu, co tu jest? Na... To tu jest miedź. Miedź, a miedź nam niepotrzebna. I węgiel jest, tak? Nie, ja myślę, że tu po środku właśnie zrobić. I pójdziemy w poszukiwaniu następnych minerałów. Ale tu po środku zrobić jakiś. Nie mamy z czego. No, z tych betonowych, jak będziesz je rozwalał, to nie będziesz zbierał? A tego? No. To nie jest beton, to. No dobra, z kamienia, no nieważne, no nie wiem, jak to się... Zobacz, jak to brzydko wygląda. Ale no nieważne, chcemy taki pierwszy, żebyśmy mieli, no. I tu zrobimy łóżko, takie sobie ogrodzenie, zawsze będziemy mogli się schować. No to z drewna. No to weź, dobra, to weź po drewno, idź i te. Jak tak chcesz. A tutaj nie będzie, bo tu my jesteśmy daleko od drewna. O, jesteś. Dobra. Mówiłeś coś? O, przepraszam, wracam pod. Dobra, kop do góry, aż pysamy chmury. Będziemy potrzebać około... Tak, z 30. O, już nie sięgnie. Dobra, no chodź, budujemy, dawaj. Ale to nam nie wystarczy. Tato. No dobra, to część może być elementów takich kamiennych. Co? My pójdziemy jeszcze potem tam. Dobrze. Zbierać drewno. No ale to weź. Deszcz pada. No to już, zacznij. Taki nie za dużo, żeby weszło łóżko i skrzynia, żeby nam weszło, tak? No to skrzynię teraz zrobię. No ale skrzynię to później, no najpierw musimy obudować, zrobić taki ala domek. Dawaj, Olusiu. Na ile? 4 na 4? No tak, tylko pamiętaj, żebyśmy mogli między nim przejść. Żeby go omijać. No nie, zombiak. O, zombiak, szybko. Dobra, zombiak pokonany. Superosko. 4 na 4. Nie, może taki dłuższy. Dobra, okej. Okay. To najwyżej to będziesz musiał pousuwać. Subcio, 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 subcio. O, coś tam się zbliża. Jestem! Dawaj. O Jezu. Dawaj. Może będzie... Jest! Mamy ten. Strzałki. Strzałę. I łuk jeszcze. I łuk. No to czadzio. Dobra, bo znów coś się strzela. Nie. Dobrze. Musimy szybciej ten domek zbudować, bo on cały czas naatakują, tak to się schowamy. Tak to się schowamy. O nie, niech tam stoi. Znowu coś idzie, słyszę. Tak, o Jezu. Zawsze tyle tych jest tych złych zombiaków. No wie, zawsze jest tych nie jaskiniach. Jeszcze tutaj będziemy musieli wstawić takie zwykłe drewno. No dobra, dobra. Tam to musisz. Dobra, budujemy. Let's go, bo to za długo trwa. Dobra.
Wejście będzie tam może. 4, znaczy 5. Nie, no więcej. 5 na ile? 5 na ile się pytam? No na 7. 5. Poczekaj, ile jest? Dobra, już nieważne. Synek, 2, 3, 4, 5. No na 6, dobra. Na 6 wystarczy. Na 6 wystarczy. Okej. Okay. Nie, może o jedno mniej, to będzie akurat taka fajna chatka. Dużo osób robi. Okej, okay, a będziemy mieli z czego zrobić drzwi? Teraz czy później? Nie, no później najpierw wybuduj cały domek z dachem. Tu będzie wejście, tak? Pojedyncze? No dobra, pojedyncze. Nie, tu żeby było przejście między domkiem, tak żebyśmy mogli się przemieszczać, bo potem pójdziemy w górę szukać kolejnych minerałów, tak kochanie? Wejdzie tu na łóżko, to wstawi już łóżko do środka, żebyśmy wiedzieli, jak przestrzeń wygląda. A, bo chcesz. A co, chcesz inną podłogę? Co będzie spadek? Czyli wchodzi do domu. Wpadasz? Albo schodki zrób do dołu takie. Co? Schodki. Tak. Podłoga. A, chcesz drewnianą podłogę, żeby nie było zimno w stopy. No to trzeba było mówić tak od razu, mój młody podobanie. A jak tam z drewnem stoimy? Kończy nam się drewno. Skończyło. Dobra. Pójdziemy po drewno. O, zobacz, jedno drzewo nam dużo wystarczy. No tak, ale gdzieś tu jest drzewo. No, tak myślałem, że tu będzie problem z drzewem. Bo jesteśmy na takiej wysepce. To tam możemy. No ale nie, no to za długo będzie trwało. Czy płyniesz po drzewo? Łódko. Łódka, dobra, to płyn pod drzewo. Szybko. Pamiętaj, dobra. Najważniejszy jest dom. Ty, ale bo się ściemnia, ty młody. Nie, tata, po prostu tak jest w deszczu. Dobra, okej. Okay. Tak po prostu jest w deszczu. Dobra, wracam honor. To jest natura deszczu. Pada deszczyk, pada, przyjść celutki dzień. Za deszczykiem pada. Co za deszczykiem pada? Tataratata. Dziwny jego cień. Rymowanie bez zadanie na ekranie. Zbieramy drewno, żeby zrobić domy. Dobra, wraca już chyba, czy jeszcze? Jeszcze dłużej. Dobra, dobra, dobra. Ale ja nie wiem, czemu ty chcesz tak się uparłeś na drewniany domek. Jakbym mógł być. No bo to ładnie wygląda. Dobrze, no okej, okej, okej. Dobra. No to idziemy już. Dawaj, dawaj. Let go in the flow do domeczku. Palum. Nie? Jeszcze raz przepraszamy was, że tak się stało, że nie nagraliśmy, jak niestety ukradaliśmy, można powiedzieć, wioskę i jak pokonał sprytnie Oluś Goluma, gdzie wybudował sobie taką wieżyczkę. Każdy tak robi. Dobra, ale ja mogę powiedzieć, może nie każdy. Każdy. Wybudował sobie wieżyczkę, każdy. Stanął wysoko i z góry i Goluma atakował. Każdy. Dobra. Każdy. Wiesz, gdzie jesteś? Dobrze. A ile do wysokości? No nie wiem, żebyśmy... O, uważaj, do zombiaczek. Musimy się pośpieszyć, bo oni tutaj cały czas przychodzą. Czują mięso. Świeże mięsko czują. Dobra. Okej, okay. Może coś zjedz, synu. Coś zjesz? Tak myślę. Placek. Placek. Zobacz, ile mu dajesz. O, dobra. Nie dawaj, buduj, 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 buduj. Synu, niu, bończy, niu. Mam nadzieję, że już nas nikt więcej nie zaatakuje. Właśnie, załataj dziurę, chłopie. O, gdzie drewno, ja cię sunę. Ale nie, to nie w całe. Dobra, bo coś idzie, coś idzie, coś idzie, coś idzie. Nie, po prostu to są dźwięki zębiaka. No właśnie, no to... No to ile, tata? Dobra, najpierw tam dziurę załataj jeszcze w podłodze. A, tak. Nie wiem, ja myślę, że na wysokość 3. 3? Mhm. Myślisz, że 3 są fajne? Nie wiem, kochanie. Wydaje mi się, że nam wystarczająco ma być mały domek, tylko gdzie byśmy, żebyśmy mogli ale chować nasze... Ale ma też ładnie wyglądać. Dobra, no okej. Okay. Dziurę załataj. Czy załatasz tą dziurę w końcu, czy nie? Jak ja nie lubię mieć dziury w podłodze. Dobra. Tylko jeszcze... Ostatnie. Dobra. Dziura? Dobra. Buduj w koło na 3. Jeszcze 3, tak? Czyli będzie razem na 4. Raz, 2, 3. No dobra, no. O, zombiaki.
Okej, okay, przełącz sobie. Zrobię tak jak z dolewem. Jestem krótki. Powiedz mi, jak zamontujemy drzwi, nie przejdą zębiaki? Nie wejdą do środka? Nie, zębiaki nie są takie mądre. Ale, uważaj. On coś ma na... Kolejny łuk, co my mam z tymi łukami? O, jest ten. Pamiętam. Dobra, najpierw wiesz co, weź... Bardzo ci proszę, wybuduj to szybciej, bo naprawdę w końcu zginiemy i zjedz może jeszcze. Dobra, dawaj. Zjem. No zjem, tata. No dobrze, zjedz. No właśnie, chlebek z wioski, no nie przełączyłeś go. Lepaku z wioski, pasieka villagera. Dobra. Dobrze. 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 Zrobię drzwi. No to zrób drzwi, żeby je zabudować. Czekaj, aby się nie pójść tam, dobra? A czemu? No bo tam mamy crafting, a nie chcę używać drewna tak dużo. No ale to tu też musimy, tu będzie crafting i wszystko, no chcę, żeby ja chcę go przenieść. Okej, okay, dobra. Pamiętaj, że masz łuka jak coś na tego. A ja mam jedną strzałę. Jedną, a teraz potem jak tego załatwiliśmy, nie mieliśmy więcej strzał? Ale drobno. Tata, co my mamy z tymi łukami? Mamy trzy łuki. No dobrze, ale są dwa mega, znaczy jeden prawie że zużyty do końca, drugi wcale, trzeci po. Dobra, no przejdź tu, musisz przekopać. Jakoś idziesz naokoło. No bo dziwnie to zbudowaliśmy. Nie, tu się tak okopywałeś przed wszystkim. No tak. Pierwszy jest moc. Dobra. Warto się przespać. Okej. Okay. Dzień pójść po drewno. No i teraz jak to zrobisz, to zbóż i wrzucimy tam, tak? Drzwi. Mamy trzy drzwi. Dobra. I łóżko też już od razu, żebyśmy tam stawili. Tylko musimy zrobić miejsce. No to skrzynię, żebyśmy część rzeczy też w domku zostawili w skrzyni, nie? Tak, kochanie? Czyli musi wejść łóżko, skrzynia i to do przepalania? Co? Do przepalania, czy nie? Do przepalania. Dobra. Co do Ty wiesz co najważniejsze, okej. Okay. Dobra, dawaj drzwi. Znaczy nie, możemy jeszcze to. Ciach, ciach, ciach. A few moments later. No i jesteśmy już po skończonym domku. Dzięki temu, że no, nie chcieliśmy was zanudzać budowaniem, bo większość z was pewnie potrafi budować domki, bo to nie jest nic znowu aż tak trudnego. Zdobyliśmy przypadkiem tarczę, bo cały czas byliśmy atakowani. Znaczy jeszcze jej nie skraftowaliśmy. Jeszcze jej nie skraftowaliśmy, ale możesz pokazać. To wejdź do domku, pokażmy domek. Mamy tu łóżeczko. Mamy skrzyneczkę. To schowam sobie rzeczy. To pochowaj sobie rzeczy. Mamy łóżeczko, ale moment. My jesteśmy we dwóch, a jest jedno łóżko. No i jak to tak? Przepraszam bardzo. Co to ma znaczyć, że nie ma dla taty łóżka? O, poczekajcie, tutaj jest mały szczegół. O, niedopracowanie małe. Ale po co? Weź łóżko postaw. Może tutaj łóżko? No, może być. I drugie. Okay, nie, bo zakradzasz. Jedno obok, najpierw jedno, potem drugie. Czyli o co ci chodzi? No, po długości, przy ścianie. Jedno tam będzie schowane, ty będziesz spał w rogu, a ja będę spał... Nie! Rozwal też to łóżko na chwilę. No i tam postaw w rogu. O, i tu za tym... Nie, do samego końca. O, właśnie. I tu za tym postaw to. No w sumie rację, to nie, to postaw tu z boku, nie, tu, ale tam trzeba było zostawić, synek. Tu postaw, przekręć się i tu, o. Tu przy samym... Nie, w le... Ale nie przełączaj. W lewo, czyli w tą stronę. Jeszcze. Tu w rogu.
Nie, w samym rogu. Może tak dwa łóżka. Nie, już wystarczy. Tak jest gites. Nie będziemy, jak ktoś nie zdąży umyć stóp, to ani nie. Tworzymy tarczę i powoli. I będziemy mogli odbijać szkieleta. Kończymy drugi odcinek powoli. Pamiętajcie, łapeczki zostawcie, subskrypcje piszcie, co będziecie chcieli, żebyśmy robili w trzecim odcineczku, bo na pewno będziemy szukać nowych minerałów, może gdzieś się przejdziemy, może zdobędziemy tyle rzeczy, że zbudujemy sobie willę tym razem z basenem na przykład, tak? Na razie jeszcze musimy zdobyć piasek, żeby mieć szyby, bo też fajnie było, jakbyś tutaj było duże okno, żebyśmy widzieli, czy jakieś zombiaki tutaj nie nadchodzą i tak dalej, nie? Chociaż zombiaki fajnie jest o tyle, bo je słychać, prawda? No dobra, zrobiłeś już tą tarczę? Nie, nie mamy drewna. Nie mamy drewna. No to już w następnym odcineczku na tyle kończymy. Piszcie, czy wam się domek podoba. Idziemy spać, połóż się do łóżeczka i mówię, no to połóż się. Będziesz mógł się położyć. Nie ma nocy. Nie ma nocy. No to czekaj. Albo burzy. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się. Pa, hej, pa! Piszcie, czy się podobało. Ej!